Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, jak dotychczas pokazywałem bardzo wiele usterek, które były w pojeździe marki Kia. Natomiast postanowiłem zrobić malutką zmianę i podzielić się informacjami, które dzieją się w pojeździe, który widzicie przed ekranem. Jest to Hyundai i40, jaki by silnik nie był, generalnie nas to nie interesuje. Natomiast interesuje mnie problem taki, który powstał, mianowicie nieotwierająca się tylna klapa. Mimo pilota, który wygląda ładnie, bezobsługowo oczywiście działa, mimo przycisku, który jest w klapie tu, proszę, możemy go naciskać, nie dzieje się nic, klapa się nie otwiera, więc jeżeli taka przypadłość Wam się trafiła, no to bardzo się nie stresujcie, będę się starał Wam tym filmem pomóc, uratować oczywiście Wasze portfele. Generalnie na czym w pierwszej kolejności skupię się tak. Pilot, jeżeli naciskamy, zobaczcie, nacisnę pilota, w tym, po tej stronie pojawi się kierunkowskaz, widzicie, czy nie widzicie, nie widzicie, teraz będzie widać, sygnalizacja światłami, klapa bez reakcji, po co guzik jest, ciężko stwierdzić, w każdym razie jest drugi guzik do otwierania klapy, który, widzicie, mimo mojego naciskania, nie działa. No, pasowałoby teraz klapę otworzyć. Co zrobić w takim przypadku i co będziemy robili dalej, by to uratować? Oczywiście w dalszej części filmu, a teraz przechodzimy do środka pojazdu, żeby była możliwość otworzenia tego awaryjnie. Jesteśmy już teraz wewnątrz pojazdu. Oczywiście siedzenie należy położyć. Tak jak widzicie, kamera umiejscowiona jest w bagażniku. Widzicie przed sobą rączkę, którą na co dzień otwieracie sobie klapę tylną. Natomiast co należy zrobić, żeby otworzyć klapę? Tu mamy taką klapeczkę awaryjną. Ściągamy to bardzo delikatnie i jest taki biały języczek. Biały języczek przestawiamy. Zobaczcie, klapa już jest gotowa, można powiedzieć, do otwarcia. Także za chwilkę wezmę się za wyjęcie przycisku i będę Wam mówił po kolei, co należy zrobić, co zostało zrobione, co pomoże oczywiście w naprawie. Do zobaczenia. I spotykamy się już oczywiście przy otwartej klapie. No i teraz tak, podzielę się z Wami taką informacją, jeszcze nie do końca sprawdzoną. Tutaj w rączce, w której jest guzik, tu mamy ten guziczek na środku, są, jak widzicie, dwie śrubki zamontowane. Czy uda się te śrubki otworzyć? Czy to coś skóra? Nie wiem. Idę, biorę się za śrubokręt, króciutki oczywiście krzyżak i będę to odkręcał i będę się dzielił z Wami informacjami na bieżąco. I tak jak widzicie, przycisk został zdemontowany. Do tego typu użyłem takiego gadżeta, którego dostałem od szwagra, dzięki szwagier, przydało się. W każdym razie bardzo króciutka grzechotka, która służy do odkręcenia śrubek. Natomiast nie o tym mowa. Mowa teraz o tym, że przycisk już przez kogoś był wyciągany. Co ewidentnie widać, że już poprawkę jakąś zaliczył, ktoś go silikonował, kleił i tak dalej. Kabelek jest dosyć krótki, niestety możliwości wypięcia go nie ma. Na pewno jest wtyczka, która będzie znajdowała się w środku. Niemniej jednak wtyczkę pozostawię na tym etapie, na jakim jest. Skupię się na wyciągnięciu mikroswitcha i ustaleniu, czy on nie jest przywarty. Póki na razie, zobaczcie, naciskam guzik i nie dzieje się nic. Totalnie cisza, nawet szybciutko. W każdym razie biorę się za rozbiórkę i będę Wam dalej pokazywał. Do zobaczenia. I przycisk został przeze mnie rozebrany. Oczywiście gumeczkę sobie tutaj podwinąłem. Nasi bardzo mocno ewidentnie tutaj już byli. Tu musiałem zdemontować taką pokrywkę plastikową. Nakładka, która pracuje sobie ze sprężynką. Natomiast w środku całego gadżetu, oprócz tego drucika tutaj, który jest jako zawias, ktoś wstawił dwa mikroswitche. I teraz zobaczcie.
przy naciśnięciu mocnym tego mikroswitcha klapa się odzywa. Jeden z mikroswitch działa, jeden niestety już nie. Także tym filmem mogę Wam tylko pomóc na tej zasadzie, że jeżeli Wam się klapa nie otwiera, to ewidentnie do Waszego switcha z tyłu w klapie dostała się niestety woda. Natomiast inne rozwiązanie na pewno macie w swoim samochodzie, ze względu na to, że te mikroswitche są jakieś przez kogoś już podłubane, pocudowane. I pasowałoby oczywiście je wymienić na jakieś zupełnie inne. W każdym razie zobaczcie, ja naciskam tą klapę i słychać, że zamek się odzywa. Być może wystarczy sam kontakt S, o czym się zaraz przekonam. Bo sama wilgoć, jeżeli się dostała, to wiadomo, że jakieś tlenki się tam wytworzyły w środku, także idę, wezmę środek do styków, spryskam i zrobimy po prostu próbę. Będziemy wiedzieli, czy wystarczy taki zabieg, czy będzie trzeba wymieniać switche. Także za chwilkę się widzimy. I spotykamy się już ponownie z klapą. Włącznik został naprawiony, zaraz do tego dojdziemy. Byłem zmuszony niestety zdemontować tą obudowę, czyli poszycie plastikowe tylnej klapy. Przez co efekt jest to tak, jak widać tutaj. Tylna klapa została rozebrana. Musiałem się niestety dostać, dlatego że środek do styków to okazał się niestety nie do tego typu naprawy, dlatego że mikroswitche po moich oględzinach zostały zużyte, więc ratowanie sytuacji środkiem typu kontakt S to jest, wiecie jak, nie będę przytaczał co. W każdym razie poszycie, żeby zdemontować, są cztery śruby na bokach, dwa wkręty pod zaślepkami i dwa wkręty na środku pod rączką do zamykania, także cztery wkręty demontujemy. Po tym mamy kilka klipsów, które wyskakują. Tutaj już klipsy niektóre zostały zerwane przez kogoś. Ktoś to nieumiejętnie robił albo w zimie, więc jeżeli jest zima, to też takie tapicerki nie rozbierajcie. Natomiast do setna. Co zostało zrobione? Do środka zamontowałem taki właśnie oto switch. Malutki. On ma styk zwierny-rozwierny, czyli jest NC i NO. Jeden styk jest normalnie otwarty, drugi jest zwarty. Więc jeżeli byście zakładali, jest bardzo prosto. Tam wystarczy sobie wydłubać troszkę plastiku. Nie trzeba żadnego kleju stosować, tylko skrócić tą blaszkę, bo ona jest definitywnie za długa. O, teraz to widać. Ta blaszka jest definitywnie za długa, więc trzeba ją skrócić z mikroswitchem. Niestety kamera mi się wyłączyła. Musiałem podłączyć ją do ładowania, dlatego nie udało mi się nagrać, a chciałem skorzystać z pogody, żeby zamknąć samochód, skończyć. W każdym razie switch został wymieniony na nowy, tamte zostały wyrzucone. Przewód niestety byłem zmuszony wymienić ze względu na to, że był zbyt krótki, ale dobra, zamkniemy klapę i zrobimy próbę, bo ja kable podłączyłem, a jeszcze próby nie zrobiłem. Switch jeszcze jest niezałożony. I uwaga, poszła klapa. Raz, drugi raz, poszła drugi raz, trzeci raz, poszła trzeci raz. Super. Dobra, biorę się za składanie klapy, skręcanie tego switcha. Bardzo ważna rzecz jest taka, jeżeli będziecie takie coś robili, to pamiętajcie o pewnej kwestii takiej. Tylko ja sobie go podciągnę tutaj, ten kabelek. Tutaj musicie tą górę switcha mieć bardzo dobrze zabezpieczoną przed wodą, czyli użyjcie sobie jakiegoś silikonu, jakiegoś czegokolwiek, łącznie z kabelkiem. Kabelek, jeżeli wchodzi, on musi zostać uszczelniony. Ja do tego typu używam najnormalniej w życiu silikon sanitarny, sprawdza się bardzo dobrze, odcień kwaśny. Nie musi być typowa samochodówka, chodzi po prostu o to, żeby to było szczelne. Bo jeżeli zrobicie switcha nowego, a dostanie Wam się podczas mycia, czy deszczu, czy jakiej pogody kulawej woda, no to najnormalniej w życiu klapa ponownie odmówi. Także jeżeli robicie to, pamiętajcie, starajcie się robić to w miarę solidnie, no tak, żeby to już chodziło, nie? Bo koszt switcha względem czasu, jaki trzeba poświęcić, no to jest troszeczkę jedno nieproporcjonalne z drugim, ale frajda jest największa taka, jak się zrobi. Dobra, biorę się za składanie, jak już skręcę, złożę to, pokażę, że działa i od razu za pamięci będę się starał wkleić filmik, jak uruchomić klapę, żeby się z pilota otwierało, ze względu na to, że
Jest kanał jeden wolny w blokach, na którym pojawia się sygnał w momencie wysterowania pilotem tego trzeciego guzika z klapy. Dziwi mnie tylko, że producenci nie zrobili tego od razu. Być może czekają na założenie sprężynek na amortyzatory, żeby klapa się sama otwierała. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie będę się starał pokazać w blokach pomiarowych, że można to podłączyć do przekaźnika, który otwiera tylną klapę i to będzie działało. Dobra, nie zatruwam, biorę się za składania i do zobaczenia już na końcu. I tapicerka została skręcona, złożona. Pierwsze zamknięcie, czy zadziała, jeszcze nie wiem. Najwyżej będzie psikus. Uwaga. Ta-da-dam. 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 Dobra, jeszcze pasuje jakąś rejestrację założyć, bo nie wypada wyjechać bez na ulicę. Także już wiecie, malutki microswitch i macie tyłek uratowany. Dobra, nie zatruwam. Macie pytania, piszcie, macie problemy, piszcie ewentualnie. Jak macie spostrzeżenie jakieś, ale obiekcje odnośnie tego, co zrobiłem, też piszcie. Każdą wiadomość przyjmę bardzo chętnie. Nie zawsze tylko jestem w stanie odpisać, natomiast jeżeli tylko mogę, to staram się pomagać, ratować wam portfele, bo wiecie, że taki switch tylny do tanich nie należy, bo coś, co się psuje, zawsze kosztuje, nie? No właśnie, tak to bywa. Dobra, trzymajcie się. Mniej awarii, do zobaczenia.